Alzacja, miasteczko takie tutaj przy górach, bardzo ładne. Zresztą większość tutaj tych alzackich miasteczek. Bardzo fajnie to wygląda, wszystko podoba mi się to. Masa takich fajnych uliczek, takich kamieniczek, serduszka, jakieś nie serduszka. Na tych oknach. O, tutaj można zobaczyć, jak jest. Przybieramy te okiennice. Buciany są symbolem Alzacji. Chociaż najwięcej jest w Polsce. Ale oni sobie też zrobili. O, to jest obszar widokówka z bucianami. Oni sobie zrobili bociana jako symbol Alzacji. No tutaj na przykład w lutym jechałem. Były już zielone łąki, na przykład cała łąka była w bocianach. W lutym. To do Polski jeszcze nie dotarły. To jest trochę inny klimat, trochę jest cieplej. W październiku, jak tu byłem, ostatni raz, to były tu normalne upały. Chodziło się w spodenkach, nawet bez koszulki, bo było tak gorąco w październiku. No a u nas niestety już jest w październiku chłodno. Słynne alzackie wina. Fromage. Ok, merci. Merci. Et celui-là, si jamais. Ok. Merci. Merci. Nie wiem, pan poprzestował chlebkiem i serkiem. Też tak to wygląda. Są uliczki. No wszystkie te uliczki są takie urokliwe z tymi kamieniczkami. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. No tam już nie będę szedł chyba. Wszędzie te kolorowe kamieniczki. Już jest bardzo fajnie. Jest mapa. No, my jesteśmy gdzieś tutaj, w tej okolicy, koło Kolmaru. Tutaj gdzieś przy górach, a tutaj o, Kolmar.
zobaczyli gdzieś tutaj w tej okolicy. Przy górach. Mamy tu rzeczkę. 4 km w 1 godzinę 4 górski. Minuty. Tempo odcinka 15 minut 24 sekundy na kilometr. Żyd, czyli to są domy, które można wynająć. Takie biurze Żyd de France. I w takich domkach się rozumie, mieszka. Żyd de France. Taki pięcioosobowy domek na tydzień w granicach 500 euro. Tutaj w Alzacji. I to jest, nie jest dużo. Generalnie to jest około 400 euro, ale oni tam doliczają jeszcze za znalezienie domu, biorą sobie prowizję w biurze, sprzątanie, opłatę klimatyczną, więc koło tygodnia wychodzi, tydzień koło wychodzi około 500 euro. A tutaj jest ten azacki bocian. O, tam mam jakiś zamek, ruiny zamku na górze. Także tutaj sobie można tymi uliczkami chodzić i chodzić cały dzień. Wina. Alzacja słynie z tych winnic. Tu jest dookoła masy tych winogron, góry, te rajki z winogronami. Tak są te chatki poprzybierane. Bardzo fajnie. To jest jeden region Francji, który mi się podoba. No jeszcze tam w Alpach jest fajnie. Tam kiedyś byłem. Chamonix, Mont Blanc. A reszta w tych miejscach, co byłem, a zjeździłem tutaj sporo tej Francji. To jest dziadostwo niesamowite. Ale tu jest naprawdę pięknie w Alzacji. Alzacja jest piękna. Także to by było na tyle.